tą edycję, która się opiera, polska wersja. On najpierw napisał cholerę jakieś informacje. Coś tam, państwo tutaj, coś tutaj, coś tutaj. A strasznie powiedział, że to nie jest gra, w którym on się ma zachwycać i opisać tą grę, czytać. Tylko to na sesji ma być zarobiste. Dlatego tam są bardzo krótkie opisy tych krajów. Jest 5 krajów, jest ten świat. Taki właśnie kontekstowy, tak? Że najważniejsze są ci bohaterowie, a nie to, co jakieś są wydarzenia w świecie, jakiś tam król, jakiś tam, no nie wiem, będzie taki król, jaki nam akurat pasuje, żeby był, nie? Nie nawet, nie ma nawet tam jakichś ciężkich sugestii, tak, że jakieś nazwy i tak dalej, jest tam tylko lista nazwisk, tak, imion w tej krainie. Pewnie pomyślałeś o tym, że chce ci się pić. Tak. Każda rasa jest grywalna? Tak, każda rasa jest grywalna. Rekiny też? Są efe? Tej czas. Rekiny powiedziałeś, że... Tak, ratkiny. Ratkiny. Znaczy nie wiadomo, że jeszcze jak z polskiej wersji będą. Ratkiny angielskie takie bardzo. Rat, coś tam. Ratkiny. Rodzaj szczurzy. W sumie tak. Ale to nie są szczurołaki i wilkołaki. No za chwilę pokażę parę grafik. Tylko to są takie bardziej nutkie, takie chodzą na wyłapach, a zaczęli na czterech, więcej. Takie tacy skaweni, ale bardziej przyziemni, tak? Skaweni jest dobrym wypuszczeniem właściwie, tak? Mniej kwiaty. Nie chałosi. A żeby nie... tak po polsku były, to szczurowcy to po... Szczurowcy, no, no, rodzaj szczurowcy, no. Ale to nie brzmi jakoś cool, nie, seksy. Moim zdaniem. Waszym... Mi się podobają szczurowce. Dwa, jeden, ja mam dwa głosy. Ja mam dwa głosy, to trzymałeś się, masz jeden. Dobra, ale to jest tak, bo świat światem, ale tak naprawdę nie to mówi o świecie tej grze. Jest tak, że gra ma dwa bardzo takie ważne mechanizmy. Jeden z nich to jest fakt, że gra nie bazuje na czymś takim jak na przykład Warhammer, czy D&D, w grze przez większość czasu nie ma akcji typu trafowanego miecza, to sobie rzucimy miecz. Tak, nie ma czegoś takiego, że uderzę go mieczem, to sobie rzućmy, czy sprawdzę, czy go trafię. Ojej, dobra, spróćmy na armoniku, coś tam się dzieje. Nie? Natomiast tego jest zrobione wszystko, żeby bardziej to się tworzyło jako opowieść taka. Znaczy nie w sensie, że piszemy książkę, ale żeby to wyglądało inaczej niż taka zaczyna gra, że my sobie idziemy, tak, wróć, czy nie wiem, spostrzegłeś coś tam, te sprawy. Zamiast tego jest tam taka mechanika, która no, sprawdziła się gdzieś tam w Stanach i tak dalej, to jest taki inny typ rozstrzygania konfliktów, tak, generalnie wszystko z konfliktem w grach i tak dalej, tak, nie wiem, czy go trafisz, konfliktujesz, tak, to sprawdź, czy go trafisz, nie? Natomiast tutaj my rozpatrujemy całe sytuacje. Na przykład tak, ty chcesz go trafić, no dobra, ale po co chcesz go trafić? Bo chcesz go zabić, chcesz go bezwładnić, chcesz go ośmieszyć, chcesz go, no więc takie, nie wiem, jeszcze do jakich, może takich sytuacji, nie, takich typowych. Ogłuszyć. Ogłuszyć, w którą rozbroić, tak, nie, tak dalej. To jest najważniejsze, co chcesz osiągnąć. Oczywiście jest jeszcze kwestia, czy da się osiągnąć to, bo kwestia, jak się powie, że chcesz latać, to jeżeli nie masz możliwości latania, to nie staniesz się nagle, że możesz chce latać, to spokojnie, to zrób coś w tym kierunku. I to jest tak, i rzuty będą startowały to, czy ty udało się obezwalnąć tym rzutem. I ta druga strona na przykład też może mieć jakiś też inny cel. Wyobraźcie sobie, że rozwiązujecie sytuację jednym rzutem, gdzie przychodzi też tak. Podchodzi, jest na przykład gra się takim kapłanem charyzmatycznym i tak dalej. Podchodzi do was bandyta i teraz konflikt między wami będzie polegał na tym, że on na przykład chce cię okraść, a ty chcesz powodować nie tylko, żeby cię nie okradł, ale ty chcesz w dodatku, żeby znaczy coś go nawrócić na dobrą stronę, tak jak gadku. No i można było oczywiście, ty dzwoni. W grze normalnej było to, można było tak wyglądać, tak, że gadamy, tak, że najpierw, nie wiem, kapłan musiałby się jakoś bronić, odbijać ten miecz i tak dalej. Natomiast to jest tak zarobiście, że można faktycznie grać tym kapłanem w pełni, tak? Idziemy się bandyta, testujemy, tak? Ty chcesz jakby grać tym kapłanem, ja chcę pokazać mu, że on robi źle. Bandyta wiadomo, chce go tam okraść. I teraz my testujemy, co? Ucinamy głowę. No, wstępnie.
A to testujemy to i teraz wygrane dyktuje, co się wydarzyło. Dlatego, że wygrała, to są takie stawki, tak? Patrzymy, co się z tą stroną. Tak jakby taki tak pasujemy taką dużą dawkę tych rzeczy. Teraz tak, moglibyśmy tego nie robić, tak? Nie zawsze musimy wykorzystać tą sytuację w ten sposób, bo możemy sobie podgrywać i tak dalej, ale generalnie nawet w tym momencie, że da się to zrobić. Wtedy, że ja rzucam i wtedy wiadomo, że wtedy opiszemy to, jak wygrał ten kapłan. Że podchodzi do trzech monet i tak dalej, a ty, nie wiem, tak patrzysz się prosto w oczy, a on zamiera. I mówisz mu, synu, źle robisz, tak? Konstantka ma tak dalej. I zrobiliście, nie? W postaci z prawdziwym tym kapłanem, który mu nawrócił czegoś złego grzesznika na... Znaczy grzesznika czy coś. Po prostu powiedział tak, że widział, że źle robi. Nie wiem, może to przemyśleć, no przynajmniej teraz mnie zatopsuje, tak? Ma jakieś tam rzeczy. To jest inna sprawa. Natomiast nie w całej grze tak będzie, dlatego że w sytuacji, kiedy grasz, przegra test na przykład, taki, można wejść w zmagania, takie rozszerzone jest, rozszerzone ten hip-hop. I wtedy się normalnie jak zwykły gra jest, to właśnie testuję, czego trafiam, do niego gadam. I wtedy na przykład podczas takich rzeczy nie można, na przykład tak, normalnie, czyli można gadką zablokować ci atak, normalnie w czasie gry, tak? Czyli ja cię atakuję, a ja do ciebie mówię, przekonuję cię, żebyś nie atakował mnie. Opiszemy to oczywiście tak, żeby później po teście, opiszemy tak, żeby to było czyli wiarygodne. Ale nie będzie, ale jak może podtrzymać miecz. Natomiast w czasie tych zmagań, to już rozumiemy normalnie jak w normalnych grach. Jak ja cię będę po pysku, a ty gadasz, to oczywiście to i tego chcesz po pysku, tak? No nie? Że nie jest tak już. I to jest jedna bardzo ważna rzecz, natomiast druga, nawet ważniejsza od tej sprawy, jest system kluczy. Gracze sami wybierają sobie rzeczy, za które dostają punkty doświadczenia. Nie, to jest prawda. Daj. No. Nie, właśnie też nie umiem. No, tak, czytanie to ciężka rzecz. No. I to jest tak. System kluczy jest właściwie, masz te kartki i sami sobie wyjaśniacie, tak? Gracz bierze sobie, kupuje sobie ten klucz. I to jest w momencie, kiedy jest ta sytuacja w grze, i w ogóle, tak, nic i tam na swojej sesji to się dzieje. I to otrzymuje na to punkty doświadczenia. I od razu dostaje. Jest tak, że to, co gracze wybiorą za klucze, dyktuje mistrzowi gry, co powinien dawać na sesji. To znaczy, po prostu taki ja rozumiem. Oczywiście można to gadać, wiecie, czy widziałem fajny film, może wrzucimy to i to i to. Jasne. Natomiast te klucze powodują, jak patrzę, że ty masz plus tchórza, i masz na przykład klucz strażnika. Klucz strażnika polega na tym, że dostajesz punkty doświadczenia, kiedy bronisz osobę, którą jesteś takim stróżem, tak? I klucz tchórza, jak uciekasz, unikasz walki, czy rozwiązujesz sytuację taką przemocy w inny sposób niż poprzez przemoc. I teraz tak, ja patrzę na przykład, ma tchórza i ma strażnika. O, super, to ja na sesji, ja będę ci co czas robił takie sytuacje, bo sobie tak wybrałeś, że masz te dwie rzeczy, za to jest punkt doświadczenia, więc ja będę dawał sytuacje w grze takie, żeby pasowały, tak, żebyś mógł zrobić punkt doświadczenia i mógł zdecydować. Potem jest ten warunek. Na przykład, że jak uciekniesz, to dostajesz punkt doświadczenia. No dobra, ale chronisz jakiegoś, chronisz na przykład, masz, nie wiem, brata na przykład młodszego, coś z tego, tak, jakoś, często się wydarzy, jakąś osobę bezbronną i tak dalej, i tak dalej. Czy w takim stylu? I masz teraz wybór, tak? W każdym takim momencie grze, jak mówisz, że ci to rzuci tak, że atakują twojego podopiecznego, mają przewagę liczebną, tak? Bo to jest na przykład książę, jakiś tam pełnej krwi, tak, i on wstąpi na tron, tak, ma duże, duże możliwości, tak, ma prawo, jest tam no, linia genealogiczna, wszystkie wskazuje na to, że on powinien być, ale musisz go gdzieś tam dowieść. No nie? Świetnie. Ale teraz idzie oddział 50 ludzi, tak, już są na karku i stary, uciekasz bez niego. Chcesz punkty doświadczenia, czy go chronisz? Też dostajesz punkty doświadczenia. Ale masz drugi. A może coś takiego, coś na przykład biorę uwagę na siebie i uciekał. Czyli chyba nie uciekał. Wiesz co, i to jest świetne. Tak, bo pomyślałeś i zrobiłeś taką rzecz, nie dlatego, że odciągnęłeś go, tak ukryłeś, no nie wiem, jakaś, nie wiem, takie. Słuchaj, ty się pokryj, nie wiem, jakiś cicho sieć, przykrywasz czymś, wychodzi na drogę, ej, nie, ten, nigdy go nie znajdziecie, coś tam i uciekasz, tak? Coś w tym stylu. Nie, albo na przykład mówisz, na przykład innemu towarzyszowi, ukryjcie się tam, za 3 dni, jeżeli nie dojdę, to idźcie beze mnie, nie? Ja spróbuję odciągnąć w ciągu 3 dni, nie? I mam
sytuację na sesji. Samo to, jeszcze nawet bez tych konfliktów i tak dalej, co mówiłem, samo to, że są osoby zrobiste, tak? Że to jest sprawdzone już na wielu sesjach, inni już sprawdzali, to działa wybitnie. Jeszcze tam jest coś takiego, że są oferta, jest na tych kartach. Jest taki myk, że w każdym momencie, jeżeli wystąpi sytuacja z oferty, można sprzedać ten klucz. Nigdy już go nie można więcej wykupić. Znaczy, tam są drobne wyjątki, jeśli dwie karty można jakoś tak wykupić wygodnie, to są wyjątki oczywiście. Jest tak, że jak wiesz, że masz klucz tchórza i teraz jest klucz tchórza pisze, że jeżeli dostaniesz, rzucisz się bez myślenia walkę, no możesz wtedy sprzedać. To wtedy jest zamknąć taki rozdział, podkreślić, że to jest koniec, ta postać już nie jest tchórzem, nie? Nie, że albo przynajmniej nie będziesz uciekał tak dalej. No niekoniecznie w postaci tchórzem, tak? No mamy wiele sytuacji w filmach, na przykład ktoś ucieka przed przeważającą siłą wroga, ucieka, bo po prostu to było trudne, bo by zginął, tak? Tak samo tutaj można też uczyli grać bohatera, który będzie uciekał, dlatego że taka jest sytuacja i tak dalej, ale też cały czas jestem przypakowany, ale ich jest 200 przypakowanych, tak? Więc to nie jest złe, że ja uciekam, tak? Że tchórz nie jest jakimś... będzie gwiazdą, ktoś mi się boi i tak dalej, nie? To jest taki wybór gracza w ten sposób. To nie jest takie podyktowanie tak, tylko tchórz, że nie wiem, czy nie? Zostaw mnie, nie? Masz to mówić. Jest tą ofertą, jeśli się rzucisz na przykład tym tchórzem walkę, możesz, ty dostajesz 10 punktów doświadczenia od razu. To jest po to, że w pewnym tak sytuacji na przykład stwierdzisz, jesteś ten na przykład masz rządzę krwi i misję. Rządza krwi daje ci punkt doświadczenia, kiedy rzucasz się w walki, walczysz, pokonujesz ludzi. Misja, kiedy dążysz do misji. Na przykład sytuacja jest, że masz wybór, kurczę, jeszcze mam troszeczkę i bym coś robił do tej misji, dużego, ważnego. Ale kurczę, jest ciężko, nie? Że brakuje mi umiejętności, ten koleś jest za silny. Wydajesz, koleś cię pokonał. Okej, okay, nie? Padasz, a tak dalej, był ten test, on jest silniejszy. Sprzedajesz tu rządzę krwi, bo on wtedy może go sprzedać, kiedy zostaniesz pokonany w walce. Sprzedajesz go w stanie 10 doświadczenia, rozwijasz sobie statystyki, nie? I wstajesz, nie? Jestem teraz inny, jestem silniejszy, nie jestem tym samym człowiekiem, co wcześniej, tak? Wstaję i walczę lepiej. Czyli na przykład to jakby daje ten boost, tak? Że gracz może zwinąć właśnie postać w czasie gry. Że dostać wkopane, ojej, nie jesteś nikim, nie? Nie stoisz, nie? Miesz, nie? Niby jesteś rozwalony, nie powinieneś wstać. Tutaj miesz, nie? Opierasz się, to jeszcze nie powiedziałem wszystkiego, nie? I idziesz nadawać. No, oczywiście to nie jest powiedziane, że wygrasz, tak? Ale już ta sama scena, że wstałeś tak dalej, idziesz mu nadawalić, jest już fajna, nie? Że fajnie było to mieć w sesji, tak? Fotogramy, nie? W tą grę, żeby mieć takie sytuacje. Nie tylko postać rozwija statystyki, ale również rozwija swoją jakby osobowość postaci. Tak, znaczy... Albo tak nie było. Rozwija, tylko zmienia ją. Zmienia, bo to jest tak, że generalnie tak powiedzmy można by realistycznie, psychologicznie, ludzie się tak nie zmieniają i tak dalej, ale generalnie to jest trochę tak, że ta gra jest nastawiona na takie dość krótkie kampanie, powiedzmy do 10 sesji, znaczy powiem dlaczego jest zaraz czemu tak jest. Dlatego jakby ta przemiana postaci może następować teoretycznie bez szybko, tak? Że och, ten przeciwko był rządzę krwi, sprzedał go, później został tchórzem, sprzedał go, a teraz jest kolesiem, ma nie wiem, ciągle odwina kasę, nie? Tylko to chodzi o taką zabawę, że no, teraz jestem inny i jakby, że postać się zmienia, tak? Nie musisz zmieniać postaci, żeby nową tworzyć, żeby mieć teraz troszkę czymś innym, tak? Jeden masz tego samego kolesia w podłożeńce, ale z innej strony. I teraz czemu jest te 10 około sesji, tak? To zależy jak długo gracie, koniecznie taką sesję. Jest tak, że postacie w świecie tak dalej nie mogą być jakby ponad, tak? Nie ma jakby deki, że masz te heroickie, epickie galacje w ogóle, bo tutaj nie ma bogów na przykład. Nie? Tylko ludzie. Tylko ludzie, tak? No, to już to mówiłem trochę o tym. Zanim przyszliście, mogę jeszcze o tym wspomnieć za chwilę. Więc tak, jesteś taki koszt, że są tylko 4 poziomy umiejętności. Jak jesteś arcymistrzem, 4 poziom umiejętności, nie jesteś w stanie nie zdać testu takiego, jak na przykład byłoby wspinaczka gdzieś tam. Jeżeli to jest możliwe, ty go zdajesz. Rzucamy kości jeszcze w innym celu, żeby sprawdzić coś innego, ale ty nawet rzucając, ty i tak wiesz, że to zdałeś. To jest tylko pytanie, jak bardzo zdałeś i czy jeszcze coś innego wyniknęło z tego. Jest już tak mocny. Oczywiście sytuacja się zmienia. Jeżeli
walczysz przeciwko komuś, jest taka szansa, minimalna, ale jest na to zawsze szansa, że koleś zerowy poziom umiejętności może szczelnąć mistrza, racji mistrza. Dlatego, że w odpowiednich warunkach ktoś, kto odpowiadając odpowiednią dźwignię, tak, może pokonać każdego. To nie ma ludzi niezniszczalnych. Jest król, on może mieć wojsko, tak dalej, straż, tak dalej. Ale jeżeli już będziesz mano a mano z nim, tak, i ty będziesz miał jeszcze oddział 10 kolesi wycofanych w nich kusze, tak dalej, te sprawy, to naturalnie też w ogóle mechanika to uwzględnia to, że ty naturalnie po prostu on nie ma na przykład szansy w tym momencie wygrać. Po prostu. Bo jest taka zasada, że po prostu mechanika wybudowana, że jeżeli postać posiada przewagę w jakimś polu miażdżącą, tak, na zasadzie 50 ludzi rzuca się na jednego człowieka, to sorry, winę tu, nie? Nie ma, nie, nawet jeśli masz tą intencję, jak chcesz pokonać, no to jest swój cel, spoko, fajnie, ale my nie będziemy go rozwalać, ponieważ oni automatycznie wygrają walkę bezpośrednią. A co nie oznacza, że nie musisz pomyśleć, okej, okay, to skoro tu jest na przykład kanion, to ja przygotuję pułap w te sprawy, jasne, możesz wtedy kończyć i będzie test. A na przykład jest król, na przykład król wiadomo, że na przykład, że nie możesz, jesteś stoisz przed murami zamku i stwierdzisz, i on jest, wiadomo, fosy, mury, ten, coś tam, jakieś kusze, balisty na mor, no i tak dalej, wszystkie zabezpieczenia, król jesteś na najwyższej wieży, tak, to jest tak, odrzbione. Wiadomo, że jesteś w stanie go, chcę go zabić, no dobra, ale jak? W ten sposób, tak, to jest takie rozbicie. I to łącząc to wszystko, jest tak, teraz co będzie z tymi kodeszami, tak? Jeszcze jest czwarty poziom umiejętności, maksymalne. Jeżeli postać wyrzuci maksymalny wynik w grze, czyli 4, plus 3 na kostkach, to tylko pokażę, jak wyglądają rzuty, czyli masz 7, osiąga stan oświecenia. Ma ostatnie 24 godziny na załatwienie swoich spraw. Oświecenie nie jest w sensie typu, że on wstępuje w niebo, tylko jak macie na przykład bohaterów, którzy na koniec filmu po załatwieniu swoich spraw gdzieś tam, on tylko na, nie wiem, podniósł konia na tle, trochę jak Zoro, a na Zoro wracał, to jest może zły przykład. Generalnie tak, na zachodzącym tle ktoś tam... jak on się nazywał ten bohater, który zarodował, jak Westera troszkę? Nie wiem, nie? Ale nie jesteś pomniejszy do końca naszego życia. Gdzieś tam on na tle odjeżdża i nikt jeszcze nigdy nie widział. Tak, postać kończy grę. Można to ominąć, ale generalnie jest to taka zasada stała, że maksymalny wynik osiągnąć maksimum z doświadczenia w świecie. Porównać na przykład dokonana, nie wiem, czy to z was, wykonanie było tak, że gość na końcu został pierwsze opowiadanie Konana de facto, ale jego ostatnie w historii jest takie, znaczy oprócz chodzi do oryginalnego Konana, bo tam byli jeszcze pisarze, tak dalej, nie, ale ich nie wiem, co się nimi. On został królem, największego króla tam państwa wtedy, które tam istniało. I właściwie koniec. No on osiągnął najwięcej, co można osiągnąć. On był z piratem, złodziejem, wojownikiem, dowódcą armii i kurczę, no masakrycznie, nie był chyba tylko Roninem, chociaż on też napisał książkę, jak był Roninem. Ale to już właśnie ci to pokuczyny po Wardowskie. Więc on jeszcze na koniec i właściwie jakby też nie ma co dalej ciągnąć tą postacią w ten sposób. I postać, każda postać, która osiągnie ten poziom, ma ostatnie takie 24 godziny, tak? Później ona troszkę ma ostatnie tak, że ona może osiągnąć więcej niż normalna postać, tak? Ma możliwość, bo inni gracze powinni mu wspomóc, tak? To nie oznacza, że ma automatyczny win, że przyjdzie i coś tam nakopie wszystkim, ale ma trochę większe szanse i ma 24 godziny, no, 24 godziny, żeby dokonać tego, co chciał zrobić swojego życia. Na końcu może być tak, że założył miasto, został królem, poszedł z tam zachodzącego słońca, umarł, zniknął, jego duch odszedł, kurczę, do świata duchów, nie wiem, tak, tak z tyłu, nie wiem, na przykład, że są taki był na przykład zarąbisty, że poszedł do świata umarłych, choć, nie wiem, może w waszej grze będzie świat umarłych, nie, nie ma go w podręczniku, ale przy bardzo, nie, jeśli wam to podoba, nawet książka pomysł na forum zagranicznym, że każdy, który w jego grze, że w każdej grze w niego, jak osiągnął ten stan oświecenia, to on właśnie wstępował jakby w taki stan, radę starszych przodków, tak, którzy obserwują świat, ale po prostu obserwują, tak, tacy opiekunowie, którzy patrzą się, tak. Jakieś tam klimaciarskie, tak, i tyle, ale fajne, fajne momenty, to możecie sobie z tego przegrać. Teraz już mam minę. Jeszcze jest tak, nie wiem, czy znacie takie kostki jak kostki furcz. Kostki furcz to są kostki z
plusami. Są dwa plusy, dwa minusy i dwa podwyższenia. Start. Każdy rzut podstawowy jest wykonywany trzema kostkami. I po prostu jest tak, zero jest najczęstszym wynikiem. Czyli jeżeli masz poziom pierwszy swojej umiejętności, to jeżeli z nikim się nie pojedynkuje, że nie konflikt, tylko na przykład właśnie są takie statyczne rzeczy, tak? Jak jeszcze wspinaczka, no mury i tak dalej, to jeżeli masz pierwszy poziom umiejętności, to statystycznie masz 3/5 szansy na to, że uda ci się. I to jest tylko przy normalnym rzucie. Bo dodatkowo, zamknąłeś? Dodatkowo jest tak, że postać może mieć dodatkowe kostki. Kostki premium. Czyli tak. Czyli nie wiem, czy widzicie tutaj. Tak. Odczytujemy ten rzut w ten sposób, że dodajemy wynik na kostkach. Tak? To jest plus, to jest minus, to jest zero. Czyli łączny wynik jest zero. Plus umiejętność, na przykład 1, czyli ostateczny wynik jest 1. Jeżeli nie konfliktujemy się z nikim, to 1 wystarczy na sukces. To jest wspólnie kwestia opisu. Im wyżej, tym lepiej. Ale trika jest tak, że zrobiło ci się ok, nie? Że wspierałeś się gdzieś tam, przepłynąłeś tą rzekę, upolowałeś zwierzę, przygotowałeś pułapki, bez prawa. Natomiast jest taki mały twist. Ponieważ w grze to byłoby za proste troszeczkę i za... znaczy nie tyle za proste, rzeczy proste są dobre, tak? Jest tak, że są kostki, na przykład trzech, są kostki premii lub kary. Jeżeli sytuacja sprzyja postaci, dostaje kostki premii, wtedy rzuca się na przykład dodatkowo. A, no jest dobra sytuacja, rzucamy i odrzucamy najniższą kość, jeżeli to była właśnie sytuacja sprzyjała postaci. No, byłoby bardzo źle, na przykład, gdyby to był taki rzut, dwa minusy. Znaczy, akurat to nie ma sytuacji, bo najniższy wynik to jest zero. Więc akurat to miałoby znaczenie, jeżeli masz się umiejętność już wyższą i się konfliktujesz z kimś. Na przykład masz poziom 3, to lepiej chcieli odejmieć tylko 1, a nie 2, tak? Bo ktoś chce jakiś tam wynik. Czyli na przykład przy umiejętności 3 w takiej sytuacji miałbyś ten wynik 1, ale ponieważ to był rzut ten 4 kostkami z tą premią, to jest tylko wynik minus 1, tak? Czyli ostatecznie 2. Im więcej kostek premium, wiadomo, tym bardziej przyjemna sytuacja. Natomiast jeszcze są kostki kary. Działa tak samo, tak? To nie chodzi o, tak jak dodałem, że to są trzy, ale one na koniec w rzucie są tylko albo kostki premium, albo kostki kary. Czyli się kasują. Sytuacja coś sprzyja, okej, okay, ale masz ranę, no to minus. Aha, no to jest zerowe, więc nie masz, likwidują się na zaje, rzucasz normalną, tak? Masz sprzyjać sytuację, ale masz ranę, się zgodzą. Jest tak, normalnie tak, że kostki kary dorzuca się tylko przy ranach, jak się ma przy rany, jak postać ma jakieś trudne utrudnienia, dużo utrudnienia. Jest tak, generalnie, jeżeli są tylko dwie kostki kary, można dać to tak wyśmiewać. Dlatego, że jeżeli mistrz gry, bo tak, jest dwa, to na przykład jak wspinasz się na klif taki, jest burza, piorunami, a klify no nad morzem, więc wbija ten. Jeżeli uważasz to za możliwe, to jest zasługuje na dwie kostki. Natomiast jeżeli już widzisz, że sytuacja, że tak się mógłbym zastanawiał, kurczę, to byłoby trzy kostki, ale nie mogę dać trzy kostek. A to oznacza, że postać po prostu nie może tego zrobić. Taki jest ogólny limit. Jeżeli uważasz, że coś jest bardziej przypadkowego niż druga kostka, to znaczy, że postać nie może tego zrobić sprzętem, który ma teraz na przykład, tak? Czyli na przykład gdyby postać na przykład, okej, okay, stary, wciąłbyś się na ten klif, tak dalej, gdybyś miał na przykład minę wcześniej tam zabezpieczoną, tak dalej, to dałoby się to zrobić, nie? Natomiast to są takie zewnętrzne, co mi się przyznaje za sytuację. Natomiast jeszcze tak, że postać może się na przykład jest tak, że ma pewne konflikty i tak dalej, czy szersze sytuacje, to wyobraźcie sobie na przykład, że złodziej chce ukraść jakąś funkcję, nie wiem, sakiewkę i tak dalej. Mógłby się na przykład wspomóc tym, że ma wysoką, kogo ma umiejętność atletyki. Czyli takie bieganie, tak dalej, wspinaczka, sprawę. I teraz on mógłby wesprzeć się umiejętnością atletyki, tak, że, tam, na przykład, że on wie, na przykład, że on stwierdza, ukradnę to zupełnie jawnie i będę szybko spierniczał. Ok, czyli najpierw test atletyki, że podbiegasz tak dalej i w locie i test kostki. Tak. To wygląda w ten sposób, że on najpierw testuje sobie test z tej atletyki. Ok, powiedzmy, że miała poziom pierwszej umiejętności, atletyki plus 1, może to 2. Teraz zostaje dwie kostki premii do następnego rzutu.
To jest tak proste, tak? Że postać ma różne umiejętności, które się uzupełniają, świetnie dla niego. Więc tak, że nie ma takich umiejętności nieprzydatnych. Tak? Dobra, jeszcze o świecie. To jest też nie myślę, że to jest pretekstowe, ale jest całkiem fajne, moim zdaniem, prywatne, tak? Możecie się nie godzić. Jest 5 krain. Każda kraina jest właściwie takim fajnym miejscem, gdzie można zagrać praktyczną przygodę i tak dalej. No to wiadomo, jak w podręcznikach są jakieś te wszystkie te opisy tych krajów. Jest tak, jest Malador. To generalnie wyobraźcie sobie krainę, taką fantazję, na którą płatkę zrzucono bombę. Chodzi o to, że kraina, która jest spustoszona przez wojnę, pełna takich kolesi, którzy targają tę krainę między sobą, tak? Że oni są swoją, jestem następcą imperatora, który zginął 300 lat temu, ratując ten świat, więc nie mogą. Ja jestem miastem, tak? Każdy stwierdza, że ja on jest tym właściwym, czy po prostu nawet nie stwierdza, tylko on chce być tym właściwym, tak? I ma to wojsko i tak dalej. I szarpie, tak? Są oczywiście ludzie, którzy tam próbują żyć, tak? Te daniny płacą to sprawy. I ta kraina też jest niezwykła, ponieważ tam jest dużo pozostałości po dawnym tym imperium. Są wielkie miasta kamienne, które są albo zasiedlone przez te ratkiny, to tam mówiłem na początku, czyli takie szczuropodobne stworzenia, inteligentne, i one mają swoje gniazda i tak dalej, albo są po zamknięte. Dlatego wielkie mury, których nie da, obecnie na poziom techniczny nie da w stanie wytworzyć, tak? Wielkie mury, na których nie da się spiąć, jakieś pułapki i tak dalej, więc tam są rzeczy niesamowite, mogą się powiedzieć. Przykładowo w podręczniku jest pomysł na przykład, że jeden kupiec zrobi wyprawę i wydobył stamtąd maszynę drukarską. Jest jedynym na świecie wydostępnionym, drukowany, nie? Jest tak, że właściwie to od was zależy, czy to mistrza gry, czy to dalszy przykład, tak dalej raczej, co tam wyciągniecie? Jeśli na przykład chcecie, wow, nie wiem, zobaczyliśmy jakiś tam film na przykład Mumie dwójkę i tam na przykład był taki statek, był taki kurczę, co to jest, starowiec taki, nie? Fajnie, wróćmy do sesji, tak? I znajdziemy to tam, tak? Że jakieś tam było jakieś maszyny fajne i to może wciągnąć tam, tak? Albo jakieś magiczne, że jakieś magie, gdzie na tym nie było, tak dalej. To są te rzeczy. No i tam jeszcze hajs, ruch rewolucyjny, czyli są ci tacy rozbitani, nie są objęci w każdym mieście ten coś tam, tajny gest, coś tam, tylko jest te grupki, które próbują przeciwstawić się temu bezsensu tej wojny. Tak, że próbują zrzucić tych samozmańczych władców, żeby zrobić nowy porządek, który oni jeszcze nie mają pojęcia za bardzo, co wprowadzą, tak? Oczywiście w waszej grze możecie, nie wiem, stwierdzić, że oni są lepiej dostosowani do tego, że są świetnie wyposażeni przez kogoś, tak? Jakieś inne państwo, oni myślą, że walczą o siebie, a tak naprawdę ktoś się wspiera do własnych celów, tak? Ale to już będzie jakby dla waszych postaci. Wasze postaci, na przykład będą rewolucjonistami, to też się stupicie, aha, to dorzucimy jeszcze ten wątek, i wtedy się zastanowicie nad tym, czy rewolucjoniści działają w ten czy ten sposób, a nie będziecie się zastanawiać, jak nie będziecie grać w innym państwie i tak dalej. Jest na przykład będę się na północy dżungla, kolesi a la Voodoo, którzy potrafią się z duchami przodków, ale tylko wtedy, jeżeli ich pamiętają. Ktoś, jeżeli żyje, przynajmniej osoba, która pamięta ich imię i pamięta ich za życia, może ktoś ją przywołać. Tylko to jest tyle zabawne, że ona jest taka, jaka ludzie ją pamiętają, a nie taka, jak była naprawdę. Czy na przykład twój dziadek nie powiedział ci, gdzie jest ukryte coś tam, tak? Ale po jakimś czasie, na przykład wszyscy na przykład stwierdzili, że on był dobry człowiek i że lubił swojego wnuka, czy syna tak dalej, no tak się z nim porozumie, no to jego duch na przykład powie to już. Powiem, że on za rzecz nie powiedział tego. Byłoby zabawne, gdyby na przykład zabił kogoś, a później rozpuszczał plotki o tym, że on na przykład się uwielbiał, tak? W ten sposób. Jakieś tam fajne sytuacje można rzucić na sesję, nie? Wiedziano z wielu. I na przykład tam jest jeszcze na przykład taka część, której nie ma w innym podręczniku, tak? Że wytłumaczenie, że każda istota ludzka żyjąca ma jakąś taką ducha. Że rośliny mają ducha, zwierzęta, to sprawy można się komunikować. I na przykład jest tak, że stwierdzicie, dobra, to w takim razie gram w Moldorze, ale użyjmy tych kawałek zasad z kek, tak? To są dwie wersje, jak się to wymawia.
I weźmy zasadę stamtąd, że na przykład, że będziemy się porozumiewać zawsze na przykład, że z rekonstrukcjonistami i na przykład mamy kolesza z Quack, który nam powiedział, jak komunikować się z duchami. Wow, nie, rekonstrukcjoniści dostali nową power, którą mogą się przeciwstawić tyranom i jej, nie, zrobimy coś z tym. Armenia to jest mój ulubiony kraina, bo ja, to jest połączenie takich Chin, czyli takich dostojników, tych jak wuszu, ludki mają takie kapelutki i tak dalej. No, te sprawę. Z dekadencką Francją. Czyli wiecie, tak, złota klatka, tam któryś Ludwik XVI bodajże, jakieś tam szanie, kurczę, o, nie wiem, do aplikacji, nie? Za chwilkę wrócę, zrób tak, albo jakieś tam jakieś orgie, które tam organizowali, ćpani i tak dalej. Oni żyli jakby w innym świecie takim wyższym, tak? Jakiś ułamek tylko tego. Teraz wyszli ich, tak? Już czyli w taką sytuację Chin, tak? Że tylko jakieś tam 5% żyje w domach, są kilka domów, to się nazywa takie właśnie rodziny, które rządzą pod całą krainą. I teraz reszta im jest albo ich niewolnikami, albo im służy. Nie jest tak, że wszyscy są kolesiami, że o, chodźmy się naćpać, chodźmy, nie wiem, na dziewki, czy po sobie niewolnika, tak, bo jeszcze kolega to zna. To jest tak, że jakby wszyscy są tam takimi kolesiami, tak mam troszkę taka Ameryka, tak, że wszyscy, że właściwie możesz osiągnąć coś, jeżeli będziesz służył domowi, albo jeżeli na przykład zabijesz kogoś, to jest jakby na porządku dziennym, nie? Jeżeli nie zrobiłeś mordu, to tak wiesz, czy zabiłeś go w tym, poszedł na targowisko i je. Zabiłem go, nie? To luz, to ciebie zabiją, bo to przekroczyłeś, to było niesmaczne. Natomiast jeżeli to jest intryga, tak, że jeśli przy sobie ktoś pada nagle, a nie wiesz, ktoś podejrzewa, oczywiście większy podejrzewa ciebie, tak? Ty, bo ty jesteś następcą do władzy na przykład tego domu, albo oddziału jakiegoś, ale sorry, nie? Zrobić to elegancko, nie mam dowodów, a nie, nie mam powodu, żeby mnie zabijesz. Znaczy oprócz tego, że można zająć moje miejsce. Tak, takie polowanie, tak, że ten do domy. I oni tak, mają takich niewolników, mają taki właśnie przepych i są krajem, który ma kolonię. Bo są jeszcze dwie inne krainy, które tak, jedna rzecz jest w momencie podbicia, to jest Zaru. To są jakieś pacyfiści, którzy kiedyś mieli super moc, ale ją stracili, dlatego że uratowano tym świat pomocą ich mocy i teraz są w dupie, niestety. I dlatego ich podbito. Ponieważ oni się nie bronią i teraz w tym krainie, w którym oni, że jest podbita, oni po prostu robią takie właśnie obozy pracy, rozdzielają rodziny, niszczą tradycje, jedną uprawiają i tak dalej, jest tam jakiś ruch oporu. Tylko oni mają problem na przykład taki, że oni mają ten rozdział. Jak się uwolnić krainę, jak już znowu uwolni, ale to wygląda, że my nie możemy użyć przemocy, bo taka jest tradycja, przemoc jest zła, tak dalej, tak dalej. W takiej filozofii życia. No i część faktycznie jest bierna, poddaje się temu, część walczy jakimiś środkami, oni mają taką moc zu. Oni za pomocą są takie słowa mocy, które jest tylko dane słowo jest tylko jedno na świecie, tylko jedna osoba może je znać, ale pewne osoby mogą go dać, tak, albo kilka może dać. Jeżeli powiesz szybko, to znaczy jeżeli powiesz do wiatru szybko, to on zacznie biec szybciej. Jeżeli powiesz do człowieka szybko, to on będzie biec szybciej. Oczywiście nie wiem, co się z nim stanie później. Tak, czy umrze po tym, jak po maratonie, także przebieg koleś powiedział, że zwyciężyliśmy. No. Ale tyle, tak? I oni mają tę moc, na przykład próbują ją teraz użyć. Bo ona kiedyś była działała w ten sposób, że wszyscy mogli jej używać. Że na przykład dla nas, tak jak to są takie samogłoski, tak, to one się łączą w wyrazy, tak? Jeżeli powiesz na przykład, tam nie ma na przykład określenia na tygrysa w tych języku. I na przykład, jeżeli powiesz bestia, to jakaś dowolna bestia przyjdzie do ciebie, która może tu być żmija, nie wiem, człowiek w skórze bestii, tak? Może stać, on nie wie czemu on przyszedł tutaj, tak dalej. A jak powiem na przykład zabójca, nóż, bestia, no to prawdopodobnie przyjdzie tygrys szadozerny. Aha, jeszcze cichy, tak? To na pewno jakaś taka właśnie spadająca się jest normalnie. To jest prawda. Tak, to nie tworzy rzeczy, ale przywołuje w ten sposób, wpływa na nie. Nie mają tu moc, próbują jakby to tak zrobić pokojowo, ale te części składa się, którzy stwierdzają, wiecie co, okay, to są stare zasady, są passe, są badziewne, chodźmy ich pozabijać, tak? No i to jest też, to mają. Oni ich podbili,
Abenta teraz walczą o Khale. Khale jest krainą dżunglę, tak? Plemiona jest prawe. O, świetnie, świetnie. No akurat to jest Zaru. A oni jeszcze mają sztukę walki na tempo. Oni stwierdzili, że tam wynieśli sztukę walki, która pozwalałaby im na walkę, żeby obozwali przeciwnika nie mogę zabić. Co można zobaczyć. A druga kraina to jest Khale, o tym właśnie mówię. Jako to jest jakieś plemię z irokezami, tak? Co nie wiem, szykują się może do walki, może świętują coś, szaman, który opowiada jakąś historię. To oni są właśnie zdecydowani, oni mają tam państwa, to tak jakby Khalidżycy, tak, że żyją w tym w lesie, w tej dżungli. I ich łączy wspólna taka tradycja, że oni wierzą, że żyją tam, gdzie ich przodkowie umarli, ponieważ wierzą, że każdy w śmierci staje się drzewem, który wyrasta. Tego na przykład... Co? Co się ma na No, ale myśmy, to było pierwsze, nie? Serio. No, 2004 lata temu zaczęli kręcić, czyli 2009 to było wyszło, tak? W tamtym roku? Tak. Tak, 2009, to 2005, a gra, druga edycja wyszła już w 2005, a pierwsza edycja wyszła w 2004. Jest, tak. Wybroniliśmy się tam z autorem, Clintonem Erniksonem. Tak. I oni właśnie wierzą, tak? I na przykład są konflikty o to, że to jest... Tu rośnie mój dziadek, to bijmy się o to, nie? To jest prawda. I oni potrafią wchodzić do zielonego świata. To jest inny wymiar, który istnieje tam, gdzie jest las. I oni mogą się przenosić za pomocą starych, jeżeli dwóch ludzi nie potrafi objąć drzewa, znaczy to jest często stare, żeby otworzyć za pomocą niego portal. Niektórzy to potrafią, żeby wyjść do tego świata. To jest taka jakby dżungla zielona, jeszcze bardziej gęsta, dziwna, to nie jest świat ludzki i tak dalej. I tam można się przedostać nie tylko w dowolne miejsce na świecie, gdzie wcześniej był ten las, ale można się przenosić w czasie. Więc takie sytuacje typu, nie można się, jest jedyny tylko warunek, nie można przenieść się tam w granicach przed rokiem cienia, czyli kiedy spadł asteroida i prawie zniszczyła ten świat, nie można się tam w orębach cofać, ale generalnie można robić jakieś fajne, dziwne sesje, w którym przykład cofacie się wcześniej, żeby wychować na przykład, żeby zrobić coś w przyszłości, 100 lat, czy 100 lat przed tym katastrofą, żeby nauczyć na przykład, nie wiem, jakichś ludzi, żeby oni przeciwstawili się tej katastrofie. Bo jest tak sugerowane w podręczniku, że to lud, coś magowie, ludzie spodobali to, że była ta katastrofa, prawie zniszczyła świat. Swoją drogą, dzięki tej katastrofie jest księżyc na tym świecie. Ten księżyc jest symbolem strachu, lęku, bo nigdy nie mieli księżyca. Tak? I teraz ten księżyc jest tą symbolem, tak, że świat się zmienił. Być może nigdy nie będzie taki jak dawniej, a raczej na pewno nie będę. Czy na szybkości, tak? Tutaj dużo jest skalę tworzą piraci. To jest pokazane są dwie rzeczy, że jest ten grecki statek, tak, że kobieta go przewodzi. Granie kobiety nie uczestniczą w walkach. To jest w ogóle potwarz dla tych plemion. Ale ponieważ Ameni próbuje ich pobić, dlatego że mają specjalny metal, który można zmieniać pod wpływem woli człowieka, który go trzyma. Normalnie można go w ogniu trzymać, tak? I kształtujesz go do swojej woli, tak? Tak, czy nie wiem, miałbyś się nisko, rzucasz, nie wiem, kurczę, nie wiem, potrzebujesz, nie wiem, potrzebujesz nóż, tak? Masz nożyk, to zmieniasz, no, masz nóż, tak? Albo w lepszej wersji masz drąg stalowy w ogień. I masz na przykład, to akurat potrzebujesz oszczepu. I masz właśnie teraz, tak? Albo, jak to mam przydzielny pomysł, tak? Moim ulubionym, może to szczególnie kanonicznym pomysłem jest bicz. Stalowy, tak? Ale... jest na przykład, są niektórzy ludzie, którzy tak się skażyli tym metalem, jest jakby żywy, on jest imitacją życia. On normalnie stanie, on wyrasta tak jakby drzewo, to było takie krzaki roślinne, tak kupina z życia. I są wtedy, którzy się skażą tym metalem, oni nie mogą wejść teraz do tego świata, więc są obrzuceni przez naturę. Ale nie wiem, inną znowu jest tą rzecz. To, że potrafią zmieniać bez ognia. Na przykład, jest fajny przykład na sesji, jeżeli byście chcieli przyjść na moją sesję, którą będę prowadził, jest na przykład postać, która ma rękę z tego metalu i może sobie dowolnym kształtować pod wpływem woli. Tak, chcę mieć teraz ostrze, mam ostrze, nie? Chcę mieć teraz...
Nie wiem, kto by chciał mieć patelkę, ale jest to możliwe, tak? Nie, nic nie znaczy. I piraci, ponieważ wielu tutaj jeszcze zostaje piratami. Zresztą ja. Jeszcze jest kraina Ameni, Maldor, Hek, Hale. Aha, to jest tak. Tutaj nie ma normalnych wojsk, tak? Tutaj plemiona się tam próbuje. Nie ma jednoczenia, tak? Że generalnie Amenczycy wchodzą w nich z dużymi stratami, ale wchodzą cały czas do przodu, dlatego że tam nie ma zjednoczenia. Nie ma państwa, nikt nie potrafi zjednoczyć. Ale są tam bardowie. Są ludzie, którzy potrafią, są jakby niezależni. Obserwatorzy, przewodnicy wieści noszą o świecie i tak dalej. Oni są neutralni jakby. I oni są nietykalni. To jest niesamowita rzecz, żeby ktoś zabił takiego barda. Oczywiście już fajny pomysł na to, jakby były Ameni, zrobił jakieś plemię, które z niego zrobiło barda, oczywiście jakieś tam pomysły sesji. I teraz oni, ponieważ są neutralni, oni zaczęli tworzyć grupy takich właśnie wojowników, takich najlepszych, tak? Czyli mam takich, ktoś, którzy działają w partyzantce, idzie sobie oddział Ameni, w tej chwili nie idzie, tak? Połowa pułapka, druga połowa stali wycięta, znaczy tak, rozumiem, nasza została wycięta z mógłów, czy tam jakichś oszczepów, a zostali na czwartek, która jest sobie, oh fuck, bo uciekajmy, z tyłu, kurczę, wyszło kiedyś tam oddział kolejnych, nie, nie wiem, tak? Nie mam tam oddział, wiele się tam zarobistych, tak? No oczywiście jest mało, tam jest armia, ale przykładowo na przykład jak można ciekawie zastosować na przykład tak, że tą grupę, tak? Pokaż taką grupę, która na wychodzi z Hale po to, żeby jeszcze gdzieś innych na taki bar na przykład to stwierdzał, no dobra, nasi ludzie to nie wystarczy, żeby na przykład zjednoczyć, tak, żeby tam uratować, tak? I on na przykład jakiś bar albo kilku bardów rusza w świat, żeby zdobywać gdzieś tam z Madory jakiegoś na przykład dowódcę wojskowego, zaproponować, tak? Na przykład znajduje takiego, tak? Jakiś fajny pomysł, na przykład jak wtedy stworzy taką drużynę, który każdy jest inny, tak? Dowódca madorski, który na przykład ma dosyć wojny, tak? Na przykład, że ktoś mu zginął w wojnie, coś tam nie dało rady, tak? Na przykład pan honorze, przychodzi mu kalicik i powie, okej, nie, w krainie, której nie znasz, jest, mamy taką sytuację, której mógłby zapobiec, na przykład, tak? Z tymi umiejętnościami, tak? Jak tam fajnie filmowo, troszeczkę tak, jakby się było, oczywiście gracze muszą współpracować ze sobą, nie? I wiesz, duży madorczyk, tak? Jakiś koleś z Zaru, tak? I idą na przykład i ratują Hale, tak? I to jest właśnie, bo też jest to szkic tych wszystkich krain po to, żeby nie było czegoś takiego, mój Boże, no nie mogę zmienić tego krainy, że oni się tam biją, oni nie mogą odbronić się, bo się wszystko posypie, wszystkie dane, to po co mi wtedy wszystkie te tabele ilości wojsk, coś tam, bo bym to nie, jak to zmienię, to kurczę, nie będę korzystać z 3/4 opisu tej krainy. Nie ma czegoś takiego, tak? Bo to cały ten stan, fajny pomysł, ale to